Tenisista KKT Wrocław udział w zawodach rozpoczął od bardzo trudnego meczu z reprezentantem gospodarzy Ryanem Harrisonem. Pierwszego seta wygrał Polak 6-4, w drugim lepszy był Amerykanin, który triumfował w tiebreaku 7-4. Obaj tenisiści świetnie spisali się na serwisie, wykorzystując własne podanie. O losach meczu, a więc i awansu do kolejnej rundy, decydował tiebreak w trzecim secie. Tym razem od jego początku lepiej prezentował się przedstawiciel Dolnego Śląska, który pewnie zwyciężył 7-2. Mecz tych tenisistów trwał aż 2 godziny i 37 minut. Kolejnym rywalem Kubota będzie inny z Amerykanów, Michael Russell. W pierwszej rundzie ten doświadczony 34-letni tenisista pokonał reprezentującego Rosję Aleksandra Bogomołowa juniora 6-2, 6-4. Russell występuje w głównej drabince jako tak zwany lucky loser z kwalifikacji. Zajmuje obecnie 87. miejsce w światowym rankingu. 4 lata młodszy Kubot jest 81. Nigdy wcześniej nie grali ze sobą. W Memphis tenisiści rywalizują o nagrody o łącznej wartości ponad 1 200 000 dolarów.